RDN Nowy Sącz. Nowy Sącz. Region jest nasz. Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. Dziś prosto z Limanowszczyzny przyjechał do nas gość, wójt gminy Kamienica, Władysław Sadowski. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie wójcie, jak myślę Kamienica, to od razu sobie też myślę o tym, co zazwyczaj wzbudza dużą dyskusję wśród mieszkańców, czyli Szczawa i ewentualne odłączenie się bądź nie od gminy. Jak to jest? Już nastroje wśród mieszkańców się uspokoiły? No, wydaje się, że temat jest zakończony, chociaż dwa tygodnie temu na komisję sejmową samorządu terytorialnego posłowie Platformy i Nowoczesnej złożyli dezyderat w sprawie wznowienia działań co do utworzenia nowej gminy, ale większością głosów ten dezyderat został odrzucony. Natomiast posłowie, pomimo tego, że ten projekt został odrzucony, ten dezyderat, złożyli bezpośrednio pismo do pani premier, no ale ja sobie nie wyobrażam, aby teraz rząd zajmował się tym tematem, zwłaszcza, że już prawie dwa lata temu rozporządzenie w sprawie utworzenia gminy zostało odrzucone przez rząd. Także wydaje mi się, że temat jest zakończony. Właśnie wtedy, kiedy rozmawialiśmy z mieszkańcami, padły też takie słowa zapewnienia, że mieszkańcy Szczawy nie będą pomijani i tam inwestycje też będą się odbywać, więc nie muszą się szczególnie odłączać, dlatego że gmina Kamienica będzie dbała. Co się dzieje teraz w Szczawie? Czy rzeczywiście te inwestycje kwitną? No faktem jest, że znaczna część środków jest skierowana i będzie skierowana właśnie na obszar Szczawy. W tym roku dużo przygotowaliśmy projektów związanych właśnie z uruchomieniem uzdrowiska, inwestycje infrastrukturalne. Na ostatniej sesji Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wznowienia działań związanych z utworzeniem uzdrowiska w Szczawie. Podpisaliśmy umowę z firmą Bano Projekty. Ta firma właśnie ma tutaj przygotować aktualizację operatu uzdrowiskowego i wyznaczyć strefy uzdrowiskowe. Także myślę, że w przeciągu kilku miesięcy powinien być operat aktualny, chyba że znowu będą jakieś problemy, które operat, nie jesteśmy... czyli taki wniosek, który będziecie składać, żeby zostać, tak na prosty język tłumacząc? Tak, operat to jest cała dokumentacja wymagana przez Ministerstwo Zdrowia. Tam są nakreślone strefy uzdrowiskowe, jest przygotowany statut uzdrowiska, są opisane działalności związane z lecznictwem uzdrowiskowym. Także to jest kilka tomów dokumentów. I to pojawi się w ciągu najbliższych miesięcy, kilku tak? Kilku miesięcy. To znaczy, to jest pierwszy etap. No, tutaj jakby opracowanie pełnego operatu i uzyskanie pełnego statusu uzdrowiska to są pewnie 2-3 lata. Natomiast ustawa dopuszcza tutaj utworzenie takiego pierwszego etapu uzdrowiska, obszaru ochrony uzdrowiskowej. Właśnie ja mam na uwadze, powiedzmy, o tym pierwszym etapie, czyli obszarze ochrony uzdrowiskowej. Wracając do tematu inwestycji, to tak jak mówiłem, przygotowaliśmy kilka projektów, które w tym momencie są złożone do programów Unii Europejskiej. Czekamy na ocenę. Jest pierwsza poprawka, jeżeli chodzi o dużą inwestycję związaną z Centrum Rekreacji, Sportu i Wypoczynku w Szczawie na bazie zakupionych ponad 2 hektarów powierzchni. Także myślę, że to będzie główna inwestycja. I w tutaj. Którym miejscu by ona się znajdowała? To jest przed Szczawą, pomiędzy drogą wojewódzką a rzeką. Drugą taką istotną inwestycją to jest budowa ścieżek rowerowych od Kamienicy do Szczawy aż do Limanowej. Wspólnie z powiatem limanowskim i gminami sąsiednimi opracowaliśmy projekt i ten projekt już uzyskał dofinansowanie, także w najbliższym czasie będzie rozpisany przetarg. No i budowa ruszy pewnie w przyszłym roku. Także to jest kolejna duża inwestycja. No, prowadzone są również rozmowy z inwestorami w sprawie reaktywacji wyciągu narciarskiego. Natomiast inwestorzy właśnie jakby tutaj warunkują tą inwestycję wykonaniem tych właśnie inwestycji turystycznych przez samorząd gminy. Także myślę, że jeżeli będzie wykonane Centrum Rekreacji i Wypoczynku, to myślę, że i więcej inwestorów będzie, no nie tylko myślę, że w sprawie odtworzenia wyciągu narciarskiego, ale
ale również inwestycje związane z samym uzdrowiskiem. Czy może jakieś hotele, restauracje, tak? Tak, mamy dwóch inwestorów, dwóch właścicieli, którzy planują uruchomienie tych domów sanatoryjnych, pewnie już nie jako typowo sanatoryjnych, ale również z jakąś inną funkcją, pewnie i noclegową, hotelową, ale generalnie myślę, że w większości po prostu te inwestycje są planowane jako uzdrowiskowe. A jak pan ocenia, jak długo te wszystkie prace potrwają? Bo rozumiem, że zdobycie tego statusu uzdrowiska to też jest jakiś proces i to się nie odbędzie z dnia na dzień. Tak, tutaj w umowie są określone terminy i właśnie, jeżeli chodzi o ten pierwszy etap uzdrowiska, to sam wykonawca sobie dosyć takie krótkie terminy nakreślił, gdyż jest to kilkanaście tygodni, czyli to jest tak powiedzmy 4 miesiące, ja jeszcze dokładam powiedzmy kilka miesięcy powiedzmy na samo zatwierdzenie przez ministerstwo, bodajże 16 tygodni jest wpisane w umowie, także no czeka nas pewnie czyli duża praca. Czyli 2018 to jeszcze nie jest osiągalny termin? To znaczy pierwszy etap obszaru ochrony uzdrowiskowej, no czekają nas spotkania z mieszkańcami. I myślę, że to będzie najbardziej istotna rzecz, gdyż no, w tym momencie trzeba przekonać mieszkańców, no szczególnie właścicieli terenu, gdzie będą strefy uzdrowiskowe, że to uzdrowisko po prostu, no to jest przyszłość dla Szczawy, dla całej gminy. W poprzednik, powiedzmy tutaj, no można powiedzieć, w poprzednich spotkaniach większość mieszkańców Szczawy była za uzdrowiskiem, natomiast jeżeli po prostu były już kwestie związane z ustaleniem stref uzdrowiskowych, no to właściciele wyrażali protest, dlatego ja obawiam się, żeby ta sytuacja się nie powtórzyła, ale ten wykonawca ma doświadczenie, gdyż ostatnio po prostu przygotował operaty uzdrowiskowe dla kilku gmin. Tutaj najbliższą taką gminą to jest gmina Biały Dunajec i tam też na początku mieszkańcy protestowali i ten wykonawca tego operatu po prostu no, przekonał jednak mieszkańców, że warto iść w tym kierunku i Biały Dunajec niedługo będzie miał status uzdrowiska, także pewnie dyskusja może wiele zmienić. Podczas ostatniej sesji Rady jedna z osób została powołana, tak, specjalnie oddelegowana do tego, żeby zajmować się uzdrowiskiem. I na jakiej zasadzie to ma działać? To znaczy jest powołana komisja do spraw po prostu opracowania, właściwie opiniowania tych wszystkich dokumentów związanych z utworzeniem uzdrowiska, czyli opinia będzie tutaj no, musiała być po prostu wykonana czy przedłożona co do operatu uzdrowiskowego, tutaj statusu uzdrowiska i wszystkich dokumentów związanych z uzdrowiskiem. Także to jest komisja powołana spośród radnych. Natomiast oprócz tego jest jeszcze grupa robocza w samym urzędzie gminy. Są dwie osoby jakby oddelegowane do pracy związanych właśnie z uzdrowiskiem. Także z naszej strony no, robimy wszystko, aby tu wszystko przebiegało po prostu tak, jak trzeba. Panie wójcie, na pewno jeśli już uzdrowisko będzie, to turyści chętniej będą przyjeżdżać, jeśli ta droga, która będzie prowadzić do uzdrowiska, będzie piękna, gładka i przyjemna do jazdy. Cały czas trwają starania o to, żeby ta wojewódzka droga była wybudowana. Jaki tu jest etap prac? Tak, właśnie tutaj są zabezpieczone pieniądze w Urzędzie Marszałkowskim. Zarząd Dróg Wojewódzkich ma do dyspozycji ponad 60 milionów na modernizację tej głównej drogi 968. Natomiast są pewne obawy, gdyż już postępowanie przetargowe było dwukrotnie rozpisane i w pierwszym postępowaniu cena najniższej oferty prawie dwukrotnie przewyższała wartość z kosztorysu inwestorskiego, czyli wartość środków, które zabezpieczono nie na całą drogę, bo to był przetarg rozpisany na odcinki. W drugim przetargu żadna firma nie zgłosiła się. Teraz 25 października będzie kolejny przetarg, natomiast no nas bardzo to interesuje, gdyż oprócz właśnie tej głównej drogi my mamy pewne zadanie tutaj jakby wspólne ujęte przy okazji modernizacji drogi. Tu chodzi o część ścieżki rowerowej, ponad 2 km. Ta ścieżka będzie przebiegać w pasie drogi wojewódzkiej, tam planowany jest, no chodnik jest z lewej strony, także ścieżka rowerowa będzie tutaj przebiegała, no jeżeli oczywiście dojdzie do skutku ten przetarg i wykonawca wykona to, będzie przebiegała po prawej stronie właśnie na odcinku 2 km i to jest odcinek od, można powiedzieć, skrzyżowania
z drogą zasadne do Szczawy i właśnie do tego centrum rekreacji i wypoczynku, także nas bardzo interesuje ten przetarg. Oczywiście, no droga... Rozumiem, że ta ścieżka będzie też łączyć te, które mają powstać na terenie gminy, tak? Dokładnie, z resztą ścieżek. Także sama modernizacja oczywiście jest bardzo istotna z naszego punktu widzenia, gdyż no dostępność komunikacyjna jest bardzo ważna przy wielu inwestycjach. No i właśnie ostatnio obserwujemy trochę zmniejszenie się ruchu turystycznego. Dawniej, można powiedzieć, do Szczawy bardzo dużo osób przyjeżdżało z Krakowa i ze Śląska i jeszcze z innych okolic. No ostatnio ten ruch turystyczny zmniejsza. Mam nadzieję, że przez takie inwestycje ten ruch się wznowi. Oczywiście, jeżeli uzyskamy status uzdrowiska, to na pewno jeszcze będzie większy ruch turystyczny. Mm. Ścieżką rowerową chcecie się połączyć z tym systemem ścieżek, które gdzieś tam w regionie powoli się powstaje, powoli się buduje. Myśli pan wójt o gazie, dlatego że z Limanowej do Szczawnicy będzie prowadzona nitka, już te rozmowy trwają. Dobrze chyba byłoby, gdyby jeszcze przedłużyć troszeczkę albo puścić takie odnoże właśnie w kierunku Kamienicy. Także tu samo rząd gminy. Ja osobiście jestem bardzo zainteresowany tą inwestycją. No, braliśmy udział w wielu spotkaniach. Zresztą tutaj po prostu angażowaliśmy się również w sam przebieg, wykonanie dokumentacji projektowej z naszej strony, ze strony tutaj osób tutaj najbardziej zaangażowanych w tą inwestycję, sołtysów i radnych. Po prostu pomagaliśmy w wykonaniu projektów. Jest rozpisywany przetarg na właśnie tutaj główną magistralę, która będzie przebiegała przez naszą gminę od Zalesia do Zbludzy. W Zbludzy będzie stacja redukcyjna, to jest na terenie naszej gminy, przypominam, także tam będzie stacja redukcyjna z wysokiego na średnie ciśnienie i dalej przez Kamienicę do Zabrzeży, Tylmanowa, Szczawnica. Czyli mieszkańcy mogą liczyć na to, że kiedyś do tego gazu będą mogli się podpiąć i korzystać z tej, powiedzmy, ekologicznej siły opałowej. Jak najbardziej. Także no, my już nawet osobiście albo kierujemy do oddziału tutaj w Limanowej, oddziału Polskiej Spółki Gazowej, albo osobiście zbieramy tutaj wnioski mieszkańców i sami będziemy je przekazywać do oddziału właśnie Polskiej Spółki Gazowej. Natomiast no, to nie jest tak różowo, gdyż niecała gmina będzie tutaj objęta tą gazyfikacją, właściwie część Kamienicy, no ale na początek to jest bardzo istotne, gdyż te wszystkie obiekty największe po prostu już będą mogły korzystać z tego dobrodziejstwa, tak bym to powiedział, gdyż teraz no... W pierwszej kolejności te gminne budynki? Tak, duże szkoły właśnie w Kamienicy, numer 1 w Kamienicy Dolnej, myśleli budynek Urzędu Gminy, także tutaj centrum Kamienicy będzie miało możliwość podłączenia się do gazu. No gorzej jest właśnie ze Szczawą, a nas bardzo interesuje dociągnięcie tego gazociągu do Szczawy, gdyż tam no, przy uzdrowisku na pewno no, muszą być spełnione warunki czystego powietrza i tutaj myślę, że ten gaz bardzo by nam ułatwił. Także myśmy podpisali deklarację odnośnie współpracy przy projektowaniu tego gazociągu właśnie w kierunku Szczawy i w innych rejonach gminy, gdzie właśnie tego gazu nie ma. Także mam nadzieję, że w przeciągu kilku lat ten gaz będzie dołączony również do Szczawy, gdyż tutaj nas bardzo interesuje. I myślę, że tutaj... Dalej się już potoczy pewnie sprawa w kolejnych latach. Główna magistrala, no to tu jest dofinansowanie z programu unijnego, natomiast tutaj rozgałęzienia, no muszą się obronić ekonomicznie. Jeżeli będzie dużo odbiorców, to jest tutaj z deklaracji, czy z rozmowy z osobami decyzyjnymi Polskiej Spółki Gazowej, no wynika, że jeżeli właśnie będzie dużo odbiorców, to takie odgałęzienia będą realizować. A proszę powiedzieć, bo skoro gaz jeszcze do wszystkich nie popłynie tak od razu, to czy gmina gdzieś szuka jakichś innych ekologicznych źródeł energii, na przykład projektów związanych z fotowoltaiką, czy jakimiś pompami ciepła, bateriami słonecznymi? Mieszkańcy mogą skorzystać już z takich programów w gminie? No myślę, że tu może mogę się pochwalić. Kamienica chyba jest jedną z niewielu gmin, gdzie bardzo dużo żeśmy zrealizowali, jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii. Bardzo dużo w przeliczeniu na jednego mieszkańca, gdyż tu może nie porównujemy się z dużymi jednostkami samorządowymi. W ostatnich 4-5 latach realizowaliśmy program szwajcarski z 5 gminami. Liderem była gmina Mszana Dolna. I obecnie mamy blisko 50%, po prostu na 50% budynków mamy zainstalowane instalacje solarne i
no, 70 kilka instalacji na budynkach mieszkalnych, fotowoltaiki, także... Kolejni mieszkańcy mogą się zgłaszać? To znaczy przygotowujemy projekt, po prostu jest to kontynuacja z tymi gminami i do końca listopada ma być złożony projekt. Tutaj no, planujemy około 500 osób tutaj jakby zgłosić do tego programu, gdyż tyle złożyło ankiet i tyle jest wykonanych takich uproszczonych audytów energetycznych, także przygotowujemy się do tego programu, chociaż konkurencja jest bardzo duża, no, ale mamy nadzieję, że tutaj mamy tereny po prostu ochronne, Goczański Park Narodowy. Że tutaj przychylnym okiem spojrzy komisja. Dokładnie. To my w takim razie też będziemy przychylnym okiem spoglądać na ten projekt, dlatego że kończy nam już się czas. Muszę pożegnać wójta gminy Kamienicy, Władysława Sobieskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Do usłyszenia.